Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj wszystko na czerwono, czyli zrobimy buraczki zasmażane oraz świkłę z chrzanem, naprawdę ostrą. Serdecznie zapraszam Państwa na film. Życzę udanego gotowania. Składniki na domową świkłę z chrzanem, czyli buraczki z chrzanem i buraczki zasmażane. Około 7-8 dużych buraków, 4 średniej wielkości cebule, cytryna lub kwasek cytrynowy do smaku, cukier, pieprz biały, pieprz czarny, troszeczkę kminku, troszkę soli do smaku, oczywiście olej, oliwa do smażenia naszej cebuli i ja tu mam taki ostry jak cholera chrzan, który zrobiłem w domu, który dodam sobie do ćwikły. Przepis na chrzan znajdziecie na moim kanale. Będę tar ręcznie, czyli na buraczki zasmażane sobie utrę na takiej grubej tarce, a na ćwikłę na takiej drobnej tarce. Buraki muszą być ugotowane albo upieczone w piekarniku, żeby były miękkie i skórka fajnie schodziła. Mam już utarte. Pierwszy sobie robię ćwikłę z chrzanem, czyli do moich utartych drobno buraków daję mój bardzo ostry chrzan. Mieszam na jednolitą masę i dodajemy tutaj do smaku sobie soli, czy kwasku cytrynowego, czy cytryny, no, ale lepiej jest cytrynę dać. Można dać pieprzu i inne przyprawy, jak tu dokładnie mieszamy i w szczelnym, zamkniętym naczyniu. Co najmniej tydzień możemy sobie przechowywać. Chrzan, jak wiadomo, ma właściwości bakteriobójcze. Taki chrzan, taka ćwikła najlepsza. Robimy sobie buraczki zasmażane, czyli do suchego barka nalewamy sobie na dno oliwy, oleju, jakiego tam już lubimy. Mamy pokrojoną kosteczkę cebulę. Ja lubię sporo cebuli. Wydaje się, że to jest dużo, ale to jest bardzo, bardzo mało. Smażymy na śniegu. Na moim kanale raczej nie zobaczą Państwo żadnych grup na zasmażkach, ani innych rzeczy na zasmażkach z mąką. Wszystko bardziej naturalne. Niech mi się uchowamy. Cebulka się lekko zmieniła. Dodaję takie trochę grubej karty buraczki. Wlewam troszkę soku z cytryny. Ewentualnie można kwasku cytrynowego użyć. Parę szczyp kminku do smaku. Troszkę pieprzu czarnego, białego, soli himalajskiej i troszkę cukru. Mieszamy i próbujemy. Ewentualnie jak będzie tam trochę za gęste, możemy podlać wodą. A jak ktoś lubi, możemy też zrobić ze śmietanką. Czyli dokładnie trzeba wymieszać i na koniec jeszcze spróbować. Czerwoniutkie, fajniutkie, domowe buraczki zasmażane. I mamy gotowe. Buraczki zasmażane, piechota, czerwoniutkie, niam, niam. Oraz ćwikłe, chrzane, które najlepiej umieszczyć w jakimś zamykanym słoiku czy pojemniku, szczelnie zamknięty, żeby nam nie wieczało, żeby było zawsze ostre, gotowe do zjedzenia. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego gotowania i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.